2. Przychodzisz i autorytatywnie stwierdzasz przed ogółem, Żydów nienawidzicie. Widzisz? I stwarzasz, kurwa, taki mechanizm antypolonizmu, no rozumiesz, antysemityzmu tutaj, ty w swojej postaci. Przecież tu już były dyskusje toczone latami na ten temat. Przecież było powiedziane, że wśród każdej nacji, czy to Polaków, Eskimosów, Żydów, Rosjan, są chuje, złodzieje, pierdolnięci i mordercy i tak dalej. Żeśmy to już na ten temat rozmawiali. Żeśmy rozmawiali o specyficznych sytuacjach. Bo niektórzy nazywają to spiskiem, śmieją się, ktoś ma urojenia, bo jakiś spisek na śmieci istnieje, ha, 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 ja mam lody, ja mam papierosy, ja mogę do Niemiec, co oni o spisku mówią? No widzisz, no. Chodzi o całkiem inne rzeczy. Ale wy jako, kurwa, bydło nie rozumiecie pewnych spraw. Bo otworzycie telewizor, przez pół godziny codziennie będzie wam pierdolił, aż wam łeb wypierze. No są ludzie, dla których jest to biznes. Żebyście się, kurwa, czuli przytłamszeni, że jesteście antysemitami, dlatego że na przykład powiecie, że któryś z Żydów jest głupi. No przecież to jest stwierdzenie bardzo stare. To nie jest dzisiaj jakiś wymysł, że mówi się, że o, ten Polak jest głupi, ten Chińczyk jest głupi. Jeżeli jest Żyd, jest głupi, nazywa się go po imieniu. Jeżeli jest świnia, mówi się świnia. Niech ci przyjdzie jakiś chuj, niech ci powie, że jesteś antysemita. A tak ci powiedzą, jak będą chcieli. Zgnoją cię, zamkną cię. I nic nie zrobiłeś. Tylko do tego potrzebują bydła na poklask. I temu bydłu się, kurwa, pierze we łbach.